Cześć, za nami finał Agenta, programu, który wzbudzał bardzo wiele kontrowersji. Dostawałem od Was mnóstwo zapytań odnośnie tego, co jest faktem, a co mitem. Jak wiecie, w programie Agent nie było mnie za dużo, natomiast dowiedziałem się wiele, jeśli chodzi o produkcję tego programu. Dzisiaj zaprosiłem jedną z najpiękniejszych uczestniczek. Zaraz obok mnie właśnie na kanapie się pojawi. Cześć Edyta. Dzisiaj sobie... Nie zdążyłam ci odpowiedzieć. Ale nie musisz. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat Agenta. Fakty i mity. Cudownie. Czyli co jest prawdą, a co fałszem. Pierwszy fakt albo mit. Od początku wiadomo, kto jest agentem. Fakt czy mit? Mit. Mit. Nie wiemy. Kogo wstawiałaś? Darię. Od samego początku. Dlaczego? Jak się dowiedziałam, że ma 26 setów ubrań, 13 na 13 odcinków i 13 na 13 setek, to tak jakoś mi zaświtała, czerwona lampka mi się zapaliła, cały czas ją obserwowałam i jakoś mi tak pasowała do tej roli. Ja obstawiałem Olgę, ale nie trafiłem, niestety odpadłem. Niestety, no tak. Ale drugie, fakt czy mit? Uczestnicy znają zadania przed rozpoczęciem programu. Mit. Zobaczycie? Nie wiem. Albo nie wiem. To była ulubiona odpowiedź w programie. Nie wiem. Kogokolwiek byśmy nie spytali z produkcji, była odpowiedź nie wiem. Do tego stopnia, że nawet jak pytaliśmy, która jest godzina, to często też prześmiewczo mówili nie wiem. Kolejną rzeczą, jak pytaliśmy producenta o zadania czy o cokolwiek, to oprócz nie wiem, to było pomidor. Jest. Na planie nie ma prawdziwych przyjaźni. Mit. Dla mnie mit. Dla mnie fakt. A, dla mnie mit. Znaczy pewnie dlatego, że byłem krótko, bo raptem tydzień, to ciężko było mi nawiązać jakąkolwiek przyjaźń, czy też głębszą znajomość, ale no dobrze, po programie się udało. To pewnie tak. to za duże słowo, ale takie dobre, bliższe znajomości, to na pewno tak. A z kim? Ja z Julą, wiadomo. Z Julą mam do tej pory kontakt bardzo dobry i bardzo się zaprzyjaźniłyśmy w programie i się bardzo wspierałyśmy, no niestety też długo nie zabawiła, ale bez niej mi było jakoś tak dużo smutniej. Plan zdjęciowy to jedna wielka impreza. Fakt czy mit? No to tak pół na pół, to raczej tak po nagraniach. To impreza. My faktycznie mieliśmy bardzo fajny czas spędzony wspólnie i jak kamery były wyłączone, to też razem jak najbardziej. A jak nagrywaliśmy, no to pełen profesjonalizm. Uczestnicy grają i nie zachowują się tak jak na co dzień. Fakt. Fakt. Gramy, wszyscy gramy. Chociaż... Nie wszyscy, ja nie zdążyłem. Nie zdążyłem zagrać. No natomiast... ale pewnie jakbyś został, no to byś sobie pograł. No, ale było kilku uczestników, którzy faktycznie po włączeniu tej kamerki pokerowi gracze zmieniali swoje oblicze o 180 stopni. Ja myślę też, że aktorom jest o wiele łatwiej. To na pewno. Że oni na I muzyką, pewno, tak. I muzyką, disco polo. Czy Tomek Niecich wszystkich denerwował? Pomidor. Będąc ze sobą 24 godziny na dobę, naprawdę, każdy ma taką, a nie inną osobowość, więc czasem pojawiają się zgrzyty. Ale czytałem, że nie klikał z nikim, no, Tomek. Też czytałam dużo różnych rzeczy i większość z nich jest nieprawdą. Wszystko jest wyreżyserowane. Fakt czy mit? Mit. Nic nie jest faktycznie reżyserowane. Nie ma kogoś, kto stoi nad tobą i mówi, że masz zrobić to tak, a to tak, tylko faktycznie wszystko idzie na żywioł. Tak, bo bardzo dużo osób mówi, że montaż montażem, a życie życiem, natomiast no... z czegoś to jest montowane. No dokładnie. Jeśli tak się zachowujesz, myślę, że montują nas to tak zostajesz przedstawiony. Z tego, jacy jesteśmy. Fakt czy mit? Czy testy na końcu programu to ściema? Mit. Mit. Faktycznie mamy na koniec każdego odcinka do rozwiązania test. Test wyboru. Najgorsze jest to, że jeżeli pójdziemy od pierwszego pytania złym tropem, tak jak ja poszedłem, to właściwie bo potem pytania cały, są bardziej takie szczegółowe, na tak. przykład w której grupie był agent, albo czy agent wisiał, czy wiosłował na danym zadaniu, czy agent miał na sobie okulary, czapkę, czy chustkę. Agent to wielka przygoda. No fakt. Fakt. Tygodniowa. No dla mnie trochę dłuższa. Przygoda życia. Kolonie dla dorosłych. Najlepsze wspomnienie z agenta? Pamiętasz naszą zabawę? Granat? Granat, tak. Granat polegał na tym, że ktoś nagle w najmniej odpowiednim momencie krzyczy na głos granat i kto ostatni upadnie na ziemię, ten... Stawia wino, ale nie egzekwowaliśmy tego, więc w końcu się przestaliśmy bawić, bo już chyba 5 butelek wina ktoś miał postawić, ale jakoś tego nie egzekwowaliśmy. Trochę powspominaliśmy. Super było. Dzięki. Jeśli podobał Wam się odcinek, lajkujcie, subskrybujcie, a w komentarzu zostawiajcie odpowiedź na nasze pytanie, czyli kogo wstawiliście jako agenta. Do zobaczenia.